Zaczęliśmy kiepsko, później troszeczkę zaczęliśmy odrabiać straty. W końcówce znowu troszeczkę zbrakło. Nie były to złe zawody w naszym wykonaniu, no ale do tych najszybszych, szczególnie do Taja, to brakowało nam. No, piekielnie szybki jest, świetnie spasowany. Wie jak jechać tutaj na tym swoim obiekcie i obiera bardzo szybkie ścieżki, w ogóle szybko jedzie. A my tak, no w kratkę, raz lepiej, raz gorzej. Ale nie było to jakoś tam tragicznie, no zbrakło parę punktów. No ale to zaczynamy sezon. Ten mecz pokazuje, że w każdym meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe, a trzeba być na 100% przygotowanym i spiętym, bo no nie ma łatwych meczów, nie ma łatwych drużyn i to czy na wyjeździe, czy u siebie, trzeba dać siebie naprawdę 100%. No bo możemy powiedzieć, że ten początek nas, tak jak pan zresztą powiedział, zabił, bo gdzieś tam trzy razy dostaliśmy po 1-5, no i jak zaczęliśmy gonić ten Wrocław, to ta przewaga już była spora. No tak, ale gdybyśmy gdzieś tam pojechali ciut lepiej w tych kilku wyścigach, w końcówce zawodów. No ja też byłem w czwartym swoim biegu, też był on, bo wyszliśmy na 5-1. Zbytnio się odsunąłem, no ale no tak to jest. No Taj dzisiaj był tak szybki, że gdzieś tam wykorzystał bardzo szybko moje odsunięcie, wszedł. Później po chwili frykę wykorzystał. Też tam jakby tą ścieżkę, no spadłem z drugiej na czwartą, a później już ciężko było gdzieś tam po takiej stracie metrów odrobić to, tym bardziej, że tor nie był gdzieś tam taki idealnie do walki. Poza Tajem, no to mało kto tu dzisiaj wyprzedzał. No tak się potoczyło, no. Myślimy już o kolejnym meczu, no. Świat się nie skończył, nie polegliśmy do 30, jechaliśmy równo. A odrabialiśmy te straty, no ale zbrakło. Panie Piotrze, jeszcze zapytam o to, co powiedział prezes Witkowski. Czy chciałby pan skomentować, bo te słowa jego, no, poruszyły, że tak powiem, można powiedzieć, świat żużlowy. O tym, że zawodnicy powyżej 40-45 roku życia nie powinni się ścigać. Co mam powiedzieć? Każdy ma prawo do swoich jakichś tam opinii, osądów. A ile pan Witkowski ma lat? A to niedawno pytań. Nie pamiętam, ale chyba z 70, tak nie lepiej. No, co powiedzieć, no, wydaje mi się, że komentarzy tyle było, ja tam robię swoje, skupiam się nad jazdą, no i tyle.